Witaj w kolejnej lekcji. Powiemy sobie teraz, a nie na końcu, o tych najczęstszych błędach, zanim w ogóle zaczniemy się bawić akordami. W przypadku akordów musimy po prostu złapać, nacisnąć kilka dźwięków na gryfie. Kilka dźwięków na gryfie i tu jest bardzo istotne to, że musimy po prostu w wielu przypadkach zrobić tak, żeby te palce ustawić jak najbardziej pionowo. Myślę, że przekaz będzie mądrzejszy, bo w okularach to troszeczkę może mądrzej to wszystko brzmi. Musimy bardziej ustawić pionowo, więc wyćwiczenie sobie takiego właśnie układania palców pionowego jest tutaj naprawdę bardzo ważne i właśnie te błędy biorą się z tego, że ręka leży, mam jakiś akord do złapania. Jeśli coś tu nie brzmi. Albo na przykład uderzamy, mamy uderzyć w 5 strun, a uderzamy w 6. Na przykład w tym przypadku Amolu, powiedzmy, to aż tak bardzo nie brudzi. Ta 6. struna troszeczkę tu nam burzy ten akord molowy. Kolejna rzecz jest taka, że na przykład za słabo naciskamy. Albo też w złym miejscu, prawda? Tak jak sobie mówiliśmy tam na początku. Naciskamy przed progiem. W przypadku akordów ciężko jest nacisnąć wszystkie dźwięki przed progiem, ponieważ ręka nam się już tak układa, że na przykład jeżeli mam zagrać akord Amol, o, tu mam, to środkowy palec, on automatycznie jest troszeczkę dalej od progu niż na przykład trzeci. Więc tu sobie trzeba wyćwiczyć takie już złapanie tego akordu, żeby on nam jakoś nie pierdział. Kolejna rzecz jest z kolei w przypadku akordów barowych. Tam jest bardzo istotne to, żeby tą poprzeczkę umieć zrobić. Jeżeli my za słabo mamy wyćwiczoną rękę, słychać, że tam gdzieś nam coś pierdzi, coś tam nam przeszkadza, więc jakby tu musimy już tak wyćwiczyć tą rękę, tak wyćwiczyć ten uścisk barowy, że grając pojedyncze dźwięki brzmiało nam, o, tak sobie przejeżdżać. To już sobie też mówiliśmy o tym, ale muszę jeszcze raz wspomnieć. Na przykład jakiś barowy możemy po jakimś czasie grania tych akordów barowych tutaj zaczynają nam doskwierać skurcze mięśni, zaczyna nas boleć tutaj te mięśnie, o tym sobie też mówiliśmy. Więc bardzo ważne jest to, żeby jednak to łapanie sobie wyćwiczyć, mieć tak wyćwiczone, ćwiczyć. Nawet tak jak już sobie mówiliśmy wcześniej o tym izolowaniu ćwiczeń, tutaj jest izolowanie tego, że po prostu robimy poprzeczkę. Nawet możemy z akordem jakimś. Trzymać. Jak najdłużej. Wiem, że to jest nudne, wiem, że to jest bardzo, bardzo nudne, takie cały czas mam G dur. F. Ale po dłuższym czasie zobaczysz, że tutaj zacznie się coś dziać. I no, boleć, w sensie trzeba zrobić pauzę, odpocząć trochę. Bardzo ważne jest też to, że dużo akordów jest takich, które łapiemy, które są uzależnione od konkretnego progu. Z jednej strony to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ my na przykład jeżeli chcemy zagrać akord durowy C, musimy wiedzieć, gdzie jest ten dźwięk. Dźwięk C, dźwięk toniczny, prawda? Więc dużo akordów bardzo łatwo będzie zapamiętać, gdyż są uzależnione od konkretnego dźwięku na strunie, na konkretnej strunie i one są też bardzo fajne, ponieważ możemy je bardzo szybko wytłumić, prawda? Inna sprawa to są akordy właśnie, na przykład te, ja to nazywam otwarte. Ciężko je wytłumić. bo one używają pustych strun. Więc to też trzeba zwrócić uwagę właśnie podczas grania akordu, żeby umieć sobie z jednej strony wypuścić te dźwięki, które mają być, na przykład w akordzie C-dur. Brzmi tutaj jeszcze, prawda, trzecia struna i pierwsza. Musimy tak nacisnąć tym palcem pierwszym, żeby pusta trzecia i pierwsza struna wybrzmiała. Więc to też troszeczkę wymaga od nas takiego, że tak powiem, zaangażowania i takiego samozapału, żeby to... Bo często jest tak, że jakiegoś akordu nie słyszymy, któregoś dźwięku nie słyszymy tylko dlatego, że po prostu palcem go tłumimy. Wtedy wypadałoby... A coś tutaj jest nie tak. Można piórkiem przyjechać. Też właśnie przy łapaniu akordów ta ręka się troszeczkę tutaj bardzo mocno musi zmieniać, musi tutaj się ten układ palców dość mocno, prawda, jeżeli mamy kwartę, kwintę do grania pojedynczych dźwięków, melodii, to jest wszystko ok. Do akordu musimy już jakby nauczyć się stawiania. Jakby tutaj też jest taka pamięć, jakby nie, ja wiem, mięśniowa, pamięć taka, z automatu się później to gra, ale początki są bardzo trudne, ponieważ musimy tak pierwszy palec, trzeci, drugi, a może pierwszy, drugi, trzeci. No niektórzy zagrają tak, jeden zagra tak, drugi zagra tak. Ten kciuk bardzo lubi wychodzić też. Wiadomo, powiedzieliśmy sobie wcześniej, że kciuk powinien być z tyłu, ale w przypadku tych akordów takich, tych otwartych, nieraz właśnie kciuk się trochę ciśnie, na przykład jak mam akord D-dur, to on tutaj wyłazi. Ale jak mam już akord C, to już się chowa z tyłu. Jak mam akord G, też się chowa z tyłu. Jak mam akord A-moll, A-dur, to on też się chowa z tyłu. Ważne, żeby mimo wszystko nie wywalać nadmiernie tego palca, tego kciuka, bo w przypadku akordów z poprzeczką już nie zagramy tej poprzeczki, bo poprzeczka musi być zagrana tak, żeby ten kciuk był przeciwstawiający się pierwszemu palcowi wskazującemu. W przypadku otwartych, no akurat mi zwykle przy D-dur wyłazi. Czasem się łapie na tym, że wyłazi za bardzo i później przy zmianie akordów innych to, a kurczę, tu już jest troszeczkę ciężej. Tu już jakbym chciał zagrać A-dur, nie za bardzo go mogę zagrać, bo ten kciuk tu się wywala, więc wtedy musimy tak, tu jeszcze myśleć właśnie o tym kciuku, żeby on to trochę nie wychodził, to troszeczkę tak nas irytuje. Najlepiej w zasadzie, żeby faktycznie on był zawsze z tyłu. No na przykład teraz świadomie gram tak, żeby był z tyłu. D-dur z tyłu. Chyba, że jest jakiś akord, gdzie musimy docisnąć jeszcze. No ale akurat mało jest takich akordów. Tak więc te wszystkie takie uwagi, wskazówki potraktuję jako taką, powiedzmy, troszeczkę rozgrzewkę. Na pewno jako zadanie domowe koniecznie tą poprzeczkę. Poćwicz sobie tą poprzeczkę, nie wiem, złapać na trzecim progu i pouderzać 16 razy, czyli 4 razy po 4. Ok, i teraz swoje zadanie byłoby takie, żeby od pierwszego progu po 16 razy każdy z tych progów zagrać. Oczywiście na 12 progu poprzeczka, na 11, 10, 9 i tak dalej, zobaczysz, że tutaj te mięśnie zaczną Ci dokuczać, więc jakby musimy to zacząć eliminować, a im bardziej sobie jakby sprecyzujemy to ćwiczenie, można powiedzieć tak, odizolujemy, tym szybciej wyćwiczymy tą rzecz, która nas męczy. Tak więc super, do zobaczenia już w następnej lekcji. Trzymaj się, cześć!